Dzisiaj będziemy ponownie rajdować. Przygotowałem się troszkę. Porobimy sobie amunicję wybuchową. Mam jej tutaj trochę. Plecaków, 103 sztuki. I muszę zrobić więcej oczywiście, bo chciałbym głównie tym rajdować, ale też to i to trzeba zużyć. Okej. Na razie powinno wystarczyć. Robimy ponad 200 amunicji wybuchowej. Mam jeszcze 100 w plecaku, więc myślę, że starczy bez problemu. Weźmy sobie jeszcze trochę zwykłej amunicji porobię. Powinno być ok. To teraz zaczekać tylko trzeba i będziemy chyba gotowi na rajdzika. To co, jak znowu będzie drewniana baza, to bez sensu takie rzeczy malować na to. Przydałoby się coś podpalającego zrobić. Czy ja to coś mogę się nauczyć takiego, co podpala? Może mam amunicję na przykład niebieską? O, mam. Można by się tego nauczyć. To też podpala jakoś tam. Nie, dobra, liczę na to, że nie będzie drewnianej bazy, a najwyżej będziemy lecieć tą amunicją wybuchową. Czy ja czegoś jeszcze potrzebuję do tego rajda? Narzędzi jakichś lepszych może. To by się przydało chyba, co? Jakieś narzędzia. To może wezmę po prostu trochę drewna ze sobą. I trochę kamienia. I trochę metalu. Dobra, myślę, że powinno być git. Niech najpierw się stworzy gunpowder. Okej. Potem zrobimy amunicję zwykłą, a ta już będzie się robiła jakby w trakcie. Jak sobie pójdziemy. Albo odwrotnie nawet. Dobrze. Zrobię jeszcze jednego semika, żeby mieć w razie czego, jak ten się popsuje. Dobra, ja myślę, że to wszystko. Można już iść. No, spokojnie. Okej. Tak więc kupujemy sobie Bły Raid i Easy za 750. Też już Medium mógłbym kupić, ale dobra, jeszcze jeden Easy to 3 razy sztuka. Dopiero pójdziemy na Mediuma. W którym miejscu się nasza Raid baza pojawiła? Pokażcie. Czy to to? Nie. Tutaj. Znowu. Ostatnio to była. Dobra. Zróbmy sobie śpiwór jeszcze. I możemy tam iść. Co, ja latarki nie mam na broni? Oddajcie mi latarkę. Na czym jest latarka? Tu. Dobra. Lecimy, drzwi zostawiam otwarte. I let's go. O, ilu widzów już na czacie jest. Dużo osób zauważyłem, że przyszło po tych odcinkach. Dużo Polaków się na tym serwerze pojawiło. Bardzo mnie to cieszy. Tylko na czacie można jedynie po angielsku pisać, więc pozostaje nam takie porozumiewanie się. Już widać tą kulę. Nie wiem, czy ona nie jest w tym samym miejscu, co ostatnio. Czy to się jakoś losowo generuje, czy są wyznaczone na to miejsca? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, śpiwór nam się nie zrobił, cholera jasna. No nie. To ja muszę jakieś klota najpierw znaleźć. Bo jak tu umrzemy, to będzie problem. Ale to jest taka sama chyba baza, co ostatnio. Zobaczcie. Bo bardzo podobne. Dobra, zaraz zobaczymy, ale najpierw klocik. 30 od razu dostałem. Ciekawe czemu. A patrzcie, on jest w kolejce po prostu, ten śpiwór. Okej. Dobra, wszystko jasne. To dwa sobie położymy od razu. Ale jak się nam tworzą, ała, śpiwory, to właśnie możemy w tym czasie zabić boty. Dobra, ładujemy. Szybciutko, szybciutko. Idzie tutaj do nas. Dobra, dobrze, że spoza strefy można strzelać do nich. A gdzie tam ci są? Dwa razy dostał, jeszcze chyba. Dwa razy, opa. Sztuknajku, gdzie ty jesteś? On jest tak niewidoczny w tym stroju zielonym, że szok. Jeszcze jeden był, czy mi się wydawało? Chyba nie. Trochę amunicji tutaj. Do pistoletu. Gdzieś tu był jeszcze jeden, ale chyba poza strefą. Zginął i teraz jego ciało zniknęło. A plecaczek gdzieś leży, lecz nie wiadomo gdzie. Lecę po tego grubego. Okej, okay, znowu drewniane drzwi. Tak się zaczyna, więc dobrze, że mamy amunicję wybuchową. To nie będę marnował. O, jakaś inna baza, to jest dosyć ciekawa. Dobra, zaczynamy w takim razie. Ile zeszło? Prawie rozwalony, patrzcie. Pyk, 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 rozwalony. Mamy kolejne, też drewniane.
Lecimy od razu. Kolejne popsu... O, ho, 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 ho. Kolejne działka. Ja pierdzielę. Nie zdążyłem położyć piwora, zapomniałem. Dobra. Wróciłem. O, cholera. Ten trapik to tutaj jest taki widoczny mocno. Weźmy sobie to wszystko, połóżmy od razu śpiworek. Zaraz tu wrócimy rozwalić to działo. Okej. Nie wiem, czemu mam jeszcze jeden. No ale dobra, niech będzie. Położymy sobie go tutaj wyżej. Dobra, i jak to działko teraz rozwalić, żeby mi tu nie przeszkadzało? Strasznie dużo amunicji się na to zużywa. Wybuchowej. Satchel 1 też by zadziałał, ale to bez sensu. W jakiś sposób trzeba na to działkę znaleźć, no? Cholera. Fuck, nie zrobiła mi się ta broń druga i mi przerwało tworzenie. Cholera, musimy wrócić do bazy. Nie wierzę. O matko. Nie, mogę sobie zrobić drugi. No to bez sensu, dobra. To teleportujmy się do bazy, jeszcze raz to przybiegnę w takim razie. O matulo. Dobra, lecimy raz jeszcze. Teraz powinienem już wszystko mieć. 16 pocisków amunicji wybuchowej puściłem w działko. I liczę sobie właśnie ile jej potrzeba. Uźwa, gdzie ja biegnę? Tam bardziej. Do góry. No dobra, to 16 pocisków poszło, zobaczmy ile jeszcze. 17. 32, już masakra, nie opłaca się w ogóle. Trzeba jakiś sposób na to znaleźć. 34. Tak, czy 36? 34 chyba pociski. Strasznie dużo. Okay. A ja pieców nigdy nie sprawdzałem. Cholera jasna. 89 haku. Oh shit. Dobra, kolejne drzwiczki przy okazji też się rozwalają, więc walimy tutaj. Oho, kolejny. Dobra. Tu się chyba nie będę amunicją dostawał, tylko puścimy 4 saczele, co? Na jedne i 4 na drugie. Tak zróbmy. Raz. Dwa. Trzy. 4 sztuki. Raz. Dwa. Trzy. 4. Dobra. Czekamy. A dlaczego 3 sztuki wystarczyły? A Jezu, przecież wcześniej. O matko. Zapomniałem, że... O! Tamten się rozwalił. Wow, 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 wow. Zapomniałem, że tutaj zużyliśmy troszkę. Dobra, odpalmy tego jeszcze i poczekamy. Czy tu też będzie działko? Tak jest, tu też jest działko, jeszcze jest podpalający. Cholera jasna. Dobra, zrobimy to tak. O, oczywiście. I spróbujemy w ten sposób. Wow, 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 wow. Uspokój się. Dobra, jedno leży. Jestem ciekaw, ile w to metalowe trzeba walić, ale dobra. Co jest? Ale wybuchło. Jeszcze to zostało. Ile mam amunicji? No, powinno wystarczyć. Teraz chyba trochę mniej zużyłem. Dobra, już nie ma żadnych działek, tak więc rozwalamy sobie do końca to wszystko, co tu jest. I będziemy mogli podnieść też przy okazji tu, drugiego poziomu. Co my tu mamy? O, to samo co w tamtym piecyku. Tym mamy też tak samo. Ja pierdzielę. Ja z poprzednich rajdów nie podniosłem w ogóle rzeczy z pieców. Bardzo ładnie. Tutaj 500. Ja pierdzielę. 500 haku tutaj było. Dobra, szafa. 1000 skrapa prawie. Metal. Tłuszcz. Rozwalne skrzynki. Rakiety. Jakaś koszuleczka. To mnie nie interesuje. MP5, to bierzemy, okej. O, tu coś leży, patrzcie. Duża bateria, nie, tego nie potrzebujemy. Ale weźmy sobie stół drugiego poziomu. Nie mogę? Dlaczego? Czy ja muszę tu swoją szafę postawić, czy... Dobra, spróbujemy, no ale wątpię, żeby o to chodziło, szczerze mówiąc. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Thompsonic. Plandeki, dobra. Lofa nie chce. A jest amunicja wybuchowa i 15 saczeli, 11 granatów i bereta. Zarąbiście. No i rozwalmy tą skrzyneczkę jeszcze. A w niej C4. To jest dywan?
Aż muszę go zobaczyć, co to jest. A, serducho. Okej. Okay. Jeżynki i rewolwer. Rewolwera już nie biorę. Ej, szafy się nie da tutaj niestety postawić. Dobra. Wywalam ją. Jestem ciekawy, dlaczego ja nie mogę tego podnieść. Tu nic nie stoi, bo czasami nie da się podnieść, jakby tu skrzynka była na przykład. Ale tu niczego nie ma. No nic. Muszę to zostawić w takim razie. No i tak mi się podoba. Myślę, że worth it. Zużyliśmy niecałe 200 amunicji wybuchowej, 8 saczeli, a dostaliśmy 15 saczeli i 100 amunicji. No to myślę, że się zwróciło. Jeszcze 5 rakiet, te czwórkę, granaty, dużo skrapa i tak dalej. Okej, fajnie. 1122 RP, no to drugiego sobie nie zrobimy. Buy right. 750 to dopiero będziemy mogli za jakiś czas. Mhm, dokładnie. Jakieś pół godziny, a na to nas nie stać, to musimy zebrać. Rico do nas pisze. Dobra, odpiszę mu. Segregujmy trochę tutaj rzeczy. Powywalajmy śmieci, które nam nie są potrzebne kompletnie. Takie jak to, otwieracze jakieś do drzwi, to też. Okej, okay. Przydałoby się podrobić troszkę punktów RP. Mhm. Tak, no bo jeszcze ponad pół godziny musielibyśmy czekać na tego drugiego rajda. Dobra, to gdzie tu można iść na boty? Gdzie co? To mamy tak, to mamy 1000 skrapa, tak? Mniej więcej, no to jeszcze 650. I bym mógł sobie kupić helkę. I helką byśmy mogli latać na takie miejsce jak platforma, statek i tak dalej. Teraz statek jest przejęty akurat, ale platformy jak najbardziej można by robić. Okej, okay, no to jest dobra opcja. Albo na wioskę rybacką się tepnąć i kupić wioskę, tą łódkę. I łódką płynąć po prostu. Spróbujmy tak zrobić. Czy ja bezpieczników potrzebuję na... na platformę? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Kurde, ale wezmę na wszelki wypadek. O, tunele. Zapomniałem o tym kompletnie. Tunele trochę daleko, ale... w sumie może. Można by zrobić tunele, faktycznie. Dobra, zróbmy tunele w takim razie. To może być opłacalne. Nie mam auta, to mnie troszkę tutaj gubi. Spróbujmy przy okazji, jak będę biegł drogą, zdobyć auto, co wy na to. W sumie to mogę to zbierać wszystko. O, co to jest? Receptura Gnomes Roadberry. Okej. Okay. Bierzemy. Trzeba się za te receptury i jagódki wziąć w końcu, bo to jest duża część gry, ważna. A to może od nowego wipe'a? Wipe będzie za tydzień niecały. No to w sumie może jeszcze w tym tygodniu spróbujemy. Kolejna receptura, fajnie. Nie jestem pewien, czy to tak łatwo można znaleźć auto w ogóle na drodze, czy jakoś trzeba je stworzyć samemu. To tak się tam męczy z tą helką. Ona już prawie nie żyje, a tutaj... Ooo! Dwie koparki, można komuś coś ukraść. A, to tam, zobaczcie. Ja pierdziele. Ciekawy jestem, czy mogę mu pomóc, czy nie? W ogóle koparki można sobie kupić, zobaczcie tutaj. Gdzieś to tutaj było, o tutaj. 5000 RP, 8000 RP, 10000 RP. To też może być ciekawe. Dobra, mamy wszystko do samochodu. Teraz tylko znaleźć samochód, co będzie cięższą rzeczą już. Boże, tu się tyle dzieje, że zacznę logować nawet. No na te tunele to ja za blisko nie mam. Przydałoby się tam zrobić jakiś teleport czy... O, ale jestem głupi, przecież tu jest miasto. Cholera. Z miasta będzie o wiele bliżej. I tu mam questa w ogóle, muszę go wykonać. Bo jest taki dosyć prosty, zdobyć 100 kości. Ale trzeba je pozyskać ze stworka jakoś. Nie w tą stronę. Co, czekajcie. Tutaj. Można kupić samochód, tak? Ale musi być jakiś samochód, tak? Żeby... O! Można kupić za kartę, jeżeli dobrze rozumiem. O, cholipka. Patrzcie na to. Za 75 skrapa mogę kupić sobie mały samochód na przykład. I do niego muszę tutaj dokupić części wtedy tylko. Dobra, jak będziemy z tuneli wracać, to może sobie skomponujemy takie autko. Proszę bardzo.
Polska flaga. Trojan, pozdrawiamy. Ja myślę, że teraz połowa... Kurwa, za 45 minut restart, no dobra. Ja myślę, że teraz połowa serwera to jest Polaków. Maksiu. Szkoda, że ta wiertara mi się już psuje. Musiałbym wrócić, ale możemy sobie tu zrobić domek drugi. Drewna nie wziąłem oczywiście, ale mamy siekierę tutaj schowaną. Dobra, to można sobie zbudować domek. By mógł się teleportować po prostu, bo tak będzie łatwiej. Też to jest tu przy tym mieście, dobra, to nie ma sensu chyba. Chowajmy siekierkę. To na pasek, dobra, lecimy. Dobra, to co, zaczynamy te tunele. Zobaczmy, jak to w środku wygląda, jestem ciekaw, bo tu botów na zewnątrz nie ma. W środku, czy ich będzie dwa razy więcej? Shit. Zawału dostałem. Dobra, jeden leży. No to będzie, wydaje mi się, trochę trudniej. Ale mam regenerację życia i tak dalej, więc... To powinno ułatwić. No chodź tu, jeszcze jeden tylko. Robaczek mały, wychyl główkę. O, akurat się amunicja skończyła. Dobra, porobienie. Chyba trochę mało amunicji wziąłem jak na... Wypad na tunele, ale dobra. Będzie tu ktoś? Oczywiście, że był. Zaświecimy sobie. Przeszukamy tego dziada. Dużo w ogóle jakoś sprzętu mają, mi się wydaje. Już dwa korpusy karabinu. Zielona skrzyneczka. Nic ciekawego. Ale co najdziwniejsze, nie ma tu innych botów niż... Te, chyba że gdzieś tam dalej będą. Bardzo dziwne. Pokój tam, proszę do mnie strzelać. O, latareczka na beretę. Zajebiście. I ty, Brutus, się przeciwko mnie? On się schował. Dobra, beretta time. Jeszcze ktoś? Leżą wszyscy. Fajnie, to można skilla poćwiczyć przed prawdziwymi rozgrywkami z ludźmi. Podoba mi się. Wychyl dziubek, maluszku. Wychyl dziuba. Jest, mam cię. I jeszcze ty. Dobra, leży. O, MP5, jak miło. Dziękuję bardzo. Dobra, potem się tu wrócimy i zrobimy to też z kartami, oczywiście. Najpierw ich wszystkich wybijmy. Kiedy poszły. Tu już słychać jakiegoś zombiaka, ale nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest, chyba nad nami. No ale kuca skubaniec. Leżeć tam. Jeszcze jeden? O, jeszcze jeden. No i dobra, zobaczmy, co my tu będziemy mieli w tych skrzyneczkach. Zrzucić MP5, dobra. Okej. I, o, fajny shotgunik. I like it. Jeden leży. Jeszcze jeden tu na pociągu. Kurwa, tego na pociągu chcę najpierw zdjąć. Dobra, no to jak się ten nawinął, no to niech będzie. Trzeba ich szybko wybić. I wrócić się, żeby aktywować ten... tą kartę. Jeszcze jeden tu gdzieś jest nad nami chyba, co? Tak jest. Dobra, leży. Okej, leczmy się. Podnieśmy dieselka jeszcze. Proszę bardzo. No i lecimy z tymi kartami podziałać tutaj coś. O cholera, tu jest jeszcze jeden. Dobra, leży. No dobra, sporo sprzęciska to było, nie ukrywam. Nawet bardzo sporo, włóżmy to do plecaka. To co się da. 13 zielonych kart, ciekawe. Okej. Dobra, wyjmujemy sobie zieloną kartę, tak żeby mieć po prostu, w razie czego. To może być tutaj, to tutaj i bezpiecznik jeszcze, tak? Let's go, wkładamy bezpiecznik. Aktywujemy i lecimy z zieloną kartą. Klik, zieloną. O, tu już są jeszcze koleżki jakieś. O, cholera, on ma spaza. Dobra, jeszcze raz, bo coś nie trafiłem za dużo. Okej. Teraz lepiej. Tyk, przełącznik do laboratorium. Idziemy dalej. Teraz będzie mi potrzebna niebieska karta. Zamienimy sobie. Będzie ciężko, chyba sobie wezmę tego spaza, choć on jest bardzo popsuty. Znaczyłem czwórkę, tak? Nie wiem, jak to się nazywa normalnie.
Wiecie co? To nie, to zrobimy tak. Ja schowam tą beretę i wyjmę tutaj MP5 na jej miejsce. O, tak zrobimy. To powinno być lepsze, bo to może mi się rozwalić podczas strzelania. Obawiam się, że tak się stanie. Niebieska. I chodzimy. Uwaga, czy tu ktoś jest? O, jest. No właśnie, mamy jednego, a tam będzie dwóch naraz, więc trzeba podwójnie uważać. Uleczmy się. Teraz czerwona karta. Uwaga, trzeba aktywować. Jeszcze jeden bandaż, w razie czego. O cholera, apteczkę odpaliłem. Dobra, i wchodzimy. Dlaczego to się zamknęło? Okej. Dobra, jeden leży. Wycofujemy się na chwilę. Strykawka. Kurwa. Aktywuj się. Uff, już myślałem, że drugi raz karty będę musiał użyć. Chodzimy powoli. Tu będzie jeden, ten jest najmocniejszy. Uwaga. Dobra, leży. Jeszcze jeden jedzie. O cholera. Tam jest. Jeszcze ich więcej idzie, patrzcie. Dobra, robimy to. Strykawa. I reszta powinna być już za... tymi... za drzwiami. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, bo ja tu bez latarki szedłem, tak spanikowałem. Będzie jeszcze chyba za dwóch. Tam jeden. Ale najpierw podnieśmy sobie te skrzyneczki. Czy to coś będzie ciekawego? Mamy trzy te najlepsze skrzynki. No bo z tych zielonych i z tych to wiadomo, normalne itemy. A tu, uwaga. Kamienny mur. Okej. Nie wiem, czy tu się przyda. To jakieś śmieciuchy. Kolejne. To jest fajne. Chestplate'ik, spoko. I to. Reszta nieważna. Tutaj to. No i... niezbyt fajnie, ale niech będzie. Chodzimy. No tu nie mogę. O co chodzi? Czyli co, tędy chyba, tak? Okej, to tu było ich dwóch. O, już pamiętam. Dobra, strzykawa. Lecimy teraz. Jeszcze jednego trzeba dobić już z tej broni. Jeszcze jeden? Tu jeszcze są drzwi. Tak, za tymi drzwiami jeszcze będzie. I tu już nikogo nie ma, dobra. Dobra, padł. Jeszcze jeden? Cholera, ile was tu jest? No już wychodzimy tędy w takim razie. No to można kopalnią wyjść, no to... może być w takim razie. Dobra, wpiszmy home'a w takim razie, bo to... wszystko mamy zwiedzone. No a następnym razem pójdziemy sobie na jakąś platformę wielniczą albo... cargo. Może. Zobaczymy. Wracamy do domku. Subscribe. 1364 scrap. Fajnie. Podoba mi się. Aku też mamy od cholery. Na razie nie potrzebuję nawet tylu. Tutaj sobie... o matko. Tutaj to... Nie. Stop. Zabierz mi to stąd. To tutaj. To tutaj. To tutaj. To tutaj. Dobra, ja muszę te karty nosić przy sobie, bo to... się co chwilę przydaje. Mhm. No i dobra. Musimy sobie zrobić trochę amunicji do pistoletu, trochę amunicji do naszego Sara. I... może stąd powyjmuję trochę. Też jest dobra opcja. Ale i tak trzeba zrobić. Dobra. Rzućmy też sobie zrzucik. Może coś fajnego wypadnie. 3, 2, 1. Pyk. To, to... o, dwa saczele. Dwie pompki. No i to, dobra, niech będzie. Zróbmy 200 tego. Trzeba zostawić siarkę jeszcze na amunicję wybuchową. O, i z takim zestawikiem można sobie biegać, powiem wam. Bo tu zamiast lasera właśnie, znaczy damy laser zamiast latarki. Bo to na daleko to i tak. Nie używa się latary. Chociaż w sumie. Dobra, najwyżej będę przekładał z pistoletu do tego. Okej, to na dzisiaj kończymy. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.